176 gramów. 2, 4. Jest jeszcze jedna. 5, 6. Wszystkie wykupiłem. 2, 4, 6. 30 zł 33 grosze. Witam Cię w nowym pięknym dniu. Wyzwanie, które zamierzam dzisiaj podjąć, ono z pozoru się wydaje idiotyczne. No bo co mogą mieć wspólnego ciastko z dronami? Ale obejrzyj do końca ten film, to zobaczysz. Dzisiaj mamy mega challenge Oreo. Wszystko mamy gotowe, Oreo są już przygotowane. Inspiracją jest do tego film mojego kolegi Marcina Mazura, który próbował ostatnio zjeść 400 sztuk Oreo. Postanowiłem zatem spróbować, ile udźwignie Mavic i wszystko, co udźwignie, postaram się zjeść. Ale celem nie jest wyzwanie i clickbait sam w sobie. Celem jest coś innego, a mianowicie będziemy po tym wyzwaniu wiedzieli, jaka jest dokładnie jego udźwig, jaki jest, i także będziemy wiedzieli, co możemy zastosować, przy jakich obciążeniach. Czy są w stanie dłużej polatać, czy tylko na chwilę. Na początek będziemy mieli 3 paczki Oreo, 3 razy 176, to jest około 530 gramów. Trzy. Linka napięta. Idzie spokojnie. Poszedł spokojnie. Słuchajcie, mamy 3 Oreo. I jak na razie bez problemu, 530 gramów. Następna dobije do już 700. 700 gramów to już nie przelewki. Popatrzmy na Mavica. Ciągnie do góry. Mamy to. 700 gramów poszło, ale męczy się bardzo. Jak dobijemy tą jedną, to będzie około 870. Ja napiszę dokładnie, a jak oglądacie teraz premierę, to napiszcie na żywo, jaki będzie max. Jestem ciekawy, czy zgadniemy. Na pokładzie 5 paczek Oreo razy 176 gramów. Gotowi do biegu. Nie ma. Nie da rady. Zobaczcie. Okej. To było dla niego za dużo. Odejmiemy moje. Właściwie to 4 ciastka. Lecimy do góry. Góra. Wraca. Leoś! Leon, chodź tu! Leoś! Ale co wam powiem, to wam powiem, ale silniki nie są gorące. Jest ok, jeżeli chodzi o temperaturę.
Słuchajcie, ta próba była idiotyczna, ja sobie zdaję sprawę, że część osób mnie może zhejtuje, ale to, że on ma udźwig około 600 gramów spokojnie, to znaczy, że możemy zastosować inne dodatkowe obciążenia, tudzież balast czy akcesoria i spokojnie sobie z tym poradzi, pod warunkiem, że one oczywiście nie będą takie ciężkie jak to, jak te 4 czy 3 paczki Oreo. Teraz założymy sobie gogle i zobaczymy, jak to wygląda. Będziecie widzieli to jako first person view. Będziecie to widzieli też z poziomu DJI, jakie są różnice. Kamera jest fajna, jest ciemna dosyć ta kamera. Widać od razu, że nie mamy tego. Trzeba lecieć w takim razie do przodu. Wow, jaki obraz. Trochę wyżej. Żebyśmy się o coś nie rozbili, lecimy. Jak się leci do przodu, jest rewelacyjnie. Spróbujmy troszeczkę manewru w bok. Kąt nie jest super i zasięg VTX. Wow, wow, wow. Teraz polecimy w moją stronę. Mamy nagrywanie cały czas. Stracił zasięg, więc zasięg nie jest rewelacyjny i trzeba o tym powiedzieć. Teraz widać, dokładnie widzicie, co ja widzę również. Dobra, popatrzmy, jak ja jestem tutaj wysoko. O, jestem nawet bardzo wysoko. Na 20 metrach. Teraz widać to ładnie. Polecimy sobie w tamtą stronę. Teraz spróbujemy troszeczkę zakręcić, żeby się bardzo nie oddalać, ale jest możliwość polatania w goglach. Jak najbardziej. Szału nie ma. Szału nie ma, ale nie szkodzi. FPV Maviciem i w goglach da się to zrobić. Można to oczywiście dopracować. Wow, jak on się dynamicznie tu porusza. Żebym w coś nie przywalił. Teraz dobrze widać bardzo. Wznieśmy się trochę i do przodu. Fantastycznie. Dobra, słuchajcie, będziemy kończyć. W każdym razie widać, że da się to zrobić. Może nie jest to jakiś specjalny szał, ale dajemy radę. Wyzwanie jest pozoru idiotyczne, ale już wiemy, że jego udźwig wynosi mniej więcej tyle samo, co jego masa startowa. Czyli jest bardzo dobrze, można powiedzieć, że ma 100% rezerwę mocy. Także wiało. Ja podejrzewam, że jeszcze z 50 gramów mógłby podnieść więcej, gdyby nie wiało. Zjadłem ile? 5 opakowań. Słuchajcie, nie jestem w stanie zjeść tyle, co Mavic podniósł. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery razy, 4, 16 Oreo. Zostaną na kawkę. Wiemy już, że naprawdę ma dobry zapas mocy. 720 gramów. Najwięcej podnieśliśmy dzisiaj, bo to zważyłem. I to jest dobry wynik. To z tego wynika jasno, że wiatr mu nie straszny, że może podnieść na przykład małą kamerkę, taką jak Hero 5 Session, jak najbardziej, i może latać spokojnie z akcesoriami. Powinien sobie poradzić. Możemy latać od dzisiaj spokojniej i wiemy, że ten mały Mavic Air ma naprawdę mocną
dużą rezerwę mocy, dużo większą niż jego młodszy brat Mavic Mini czy Mavic Air 1, gdzie to wynosiło naprawdę niewiele. Trzymajcie się, pozdrawiam, ja tymczasem dokończę paczkę. Nie wiem, czy dam radę pobiegać. Cześć!